Dzień dobry Państwu, środa, 23 dzień sierpnia i dzisiaj odwiedzamy tutaj w centrum Jana Pawła II w Mississadze wakacje po polsku, czyli po prostu nasze polskie półkolonie. Coś niesamowitego, coś wspaniałego pod koniec lata. Dzisiaj deszczowy dzień, była taka piosenka, w czasie deszczu dzieci się nudzą. Tutaj na pewno się nie nudzą, zresztą sami Państwo zobaczcie. Po raz trzeci organizujemy wakacje po polsku. Pierwszy raz organizowaliśmy w czasie pandemii, teraz już mamy taki normalny czas, więc bez żadnych restrykcji możemy mieć wystarczającą liczbę dzieci i myślę, że... Wystarczająca liczba dzieci, to znaczy ile jest dzieci? Tak, dzieci, że mamy odpowiednią liczbę na ilość nauczycieli. No to bardzo tajemniczo brzmi, ale ile tych dzieci jest konkretnie? Ogólnie dzieci mamy w tym roku 73 i są dzieci podzielone na 4 grupy wiekowe. Pierwsza grupa wiekowa to są dzieci 5-6-letnie, drugie 6-7-letnie, 8-9-letnie i 9-10-letnie. Nie mamy starszych dzieci. To jest dofinansowanie, które staraliśmy się otrzymać z rządu, z Ministerstwa Edukacji. I w naszym projekcie właśnie było zaznaczone, że dzieci są w wieku od 5 do 10 lat. Czyli ten okres, kiedy no, w czasie deszczu dzieci się nudzą. Nudzą się tutaj, czy nie? Ja nie myślę, że się nudzą. W tej chwili nawet troszeczkę dzisiaj miałam wielkie obawy, jak to zorganizujemy, ze względu na to, że zajęcia są piłki nożnej i siatkówki. No właśnie, pada deszcz. Ale przez to, że mamy centrum i centrum jest naprawdę bardzo dobrym gospodarzem, Centrum Kultury imienia Jana Pawła II, pozwoliło nam na używanie dużej sali. Także dzieci mają zajęcia piłki nożnej na dole. Raz, przywijasz, dwa, dobrze, trzy, proszę bardzo, czekaj, z koszykiem. Jak najbardziej. No i teraz wyjdziesz tam, czekaj, no i ostatni. Dwa. Prawą nogę, jest i teraz nie zapominaj, żeby step robić. Prawą, twoją tyłem, step, right, step, right, step, dobrze? Dawa, pokaż. Prawą nogą do przodu, prawą nogę do tyłu. Za tą nogę. Nie, nie, nie. Dobrze, pija. Patrz na mnie, patrz na mnie. Link. Rób tak jak ja. Prawą. Dobrze, patrz. Gdy rób na tyłu, umie. Już sporo. Dalej, cztery, no tak, to nie. To już. Lecimy. Chodź w głowie. Chodź. To jest przyszłość naszej piłki. To jest przyszłość naszej polskiej piłki. Tak, miejmy nadzieję, że ktoś zagra w naszej reprezentacji. A, no i co, prowadzimy taki tak zwany polski WF, jak kiedyś to było w Polsce. Niestety tutaj w szkołach tego nie ma. Także staramy się co naszej mocy, żeby dzieci się rozwijały ruchowo. I tak to działa. Mamy kilku trenerów tutaj. Jestem ja i dwóch innych trenerów z Leicester United. No my działamy na rynku już od 10 lat jako akademia piłkarska. Mamy grupy wiekowe od 5 roku życia do 16, przepraszam. No i co? I dzieci rywalizują w różnych ligach. Jednych z lepszych w Ontario, tutaj w Kanadzie. Wszystko super. No. Mamy ponad 200 dzieciaczków. Także tutaj, teraz, tak? Nie teraz, ogólnie u nas w akademii. A tutaj no to jest chyba 4 grupy wiekowe, od 6-latków do... Nawet nie jestem w stanie powiedzieć, ale chyba do 13-14 lat, coś takiego. I dzieci się wymieniają grupami po godzince. Są, tak jak mówię, 4 grupy po godzince. Każda inna grupa wchodzi tutaj z nami. No i my prowadzimy tak zwany WF polski tutaj z nimi. Czy to jest tylko jeden dzień? Czy... Mieliśmy, to są 2 środy. To była ubiegła środa i teraz ta środa to już jest ostatnia środa, kiedy mamy zajęcia z dziećmi. Czyli podejrzewam, że camp jest 2 tygodnie. My nie organizujemy, organizuje ktoś inny, to my tylko pomagamy. Tak to działa. Czyli na co dzień, jeżeli ktoś chce kontynuować, to Akademia Piłkarska. Jak ktoś chce na co dzień kontynuować, to Akademia Piłkarska Leicester United zapraszamy. Mamy 12 trenerów na dzień dzisiejszy.
Także zapraszamy, nie tylko piłka nożna, ale ogólno, tak jak mówię, ogólny taki rozwój dzieci, także skakanie, bieganie, to wszystko, co jest potrzebne w dzisiejszych czasach do rozwoju. Coś, czego jest w szkole, trudno o to w szkole. W szkole, z tego co się orientuję, to nie ma tego w ogóle, także każdy robi na własną rękę, nie ma WF-u. Kiedyś my mieliśmy WF, teraz te dzieci nie mają WF-u tutaj, także ja wiem z doświadczenia, bo widzę, nie wszystkie dzieci są, nie rozwijają się tak jak powinny, bo po prostu tego WF-u nie ma. No i my im pomagamy w tym, żeby po prostu ten ruch był jak najlepszy, tak? Żeby się rozwijały prawidłowo te dzieci. Grałem w Polsce profesjonalnie kiedyś. No i teraz w jakim klubie? A w Hutniku Kraków. Mi dużo klubów. Zagłębie Sosnowiec, Ruch Radziąków. No, dużo, dużo klubów. Także za granicą też nazy przegrałem. Także mam doświadczenie duże. I co? Frajda uczyć dzieci? Bardzo. To jest nasza pasja. Nie tylko moja, ale wszystkich trenerów. Zazwyczaj staramy się dobierać trenerów z pasją, żeby to nie tylko był obowiązek, a pasja. Wtedy możemy przekazywać tym dzieciom wszystko, co jest najlepsze. Can we make some ankle circles? And all the way down. Relax. Left leg up. Ready? Come on. Circle. Ale. Guys, balance. What's the balance? Who are we? Pani jest nauczycielką z zawodu, jak to było? Chce być nauczycielką? Chcę być nauczycielką, chcę uczyć właśnie dzieci w tym wieku francuskiego. Jestem teraz na studiach, uczę się francuskiego, a tak jak jest lato, to właśnie tutaj pracuję z panią Asią. Pani się tutaj urodziła? Czy? Tak, urodziłam się tutaj w Mississauga. O, i tak pięknie pani mówi po polsku, dlaczego? Tak. No bo leciałam do Polski wiele razy, lato spędzałam w Polsce z dziadkami, z rodzicami po polsku mówię, w harcerstwie się udzielam, w polskiej szkole też chodziłam wiele lat do polskiej szkoły, no i dbam, bardzo o to dbam i chcę mówić po polsku płynnie, tak się staram jak najbardziej. Dlaczego? Co to daje? To daje trzeci język, po pierwsze. Też mogę z dziadkami rozmawiać swobodnie, jak wracam do Polski. Mogę się uczyć o historii, o kulturze polskiej. Mogę tak sam na sam z dziadkiem rozmawiać, czy z babcią rozmawiać. I się czuję bardziej związana z Polską, to, że mówię po polsku. A pani się czuje Polką? Jak to jest? Czuję się Polką i Kanadyjką. Ale do Polski mam takie większą miłość do ojczyzny, tak się czuję bardziej przywiązana, tutaj się bardziej udzielam w takich polskich organizacjach, mam polskich przyjaciół, tańczę w polskim zespole i się bardzo czuję przywiązana bardziej do Polski. Chociaż też Kanada to też mój dom i też jestem bardzo wdzięczna, że tutaj mieszkam w takim pięknym kraju, że mogę rozmawiać po francusku, że mam takie super doświadczenia tutaj i w ogóle. Codziennie są jakieś zajęcia. Więc mamy zajęcia z piłki nożnej, piłki siatkowej, naukę tańca ludowego. Wczoraj była wycieczka do Parku Paderewskiego, harcerze organizowali zabawy i gry. Było malowanie buziek, były zajęcia z panią Iloną Giżewską odnośnie kulinarnych zajęć, czyli dzieci przygotowywały kanapki oraz różne takie przegryzki z owoców. Wczoraj pani Ilona również zrobiła prezentację o ziołach. Dzieci mają mnóstwo zajęć artystycznych, plastycznych w środku. Była pani Lidia Rusin, która robiła piękne wycinanki z dziećmi oraz witraże. Oprócz tego była pani z biblioteki, przeprowadziła zajęcia dla dzieci młodszych. I kto jeszcze był? No bardzo dużo się życzy. Jutro dzieci mają bowling, tak samo. A w piątek mamy wielką uroczystość, czyli dzieci występują i popiszą się przed rodzicami swoimi umiejętnościami tego, czego między innymi nauczyli to się. To między innymi w tym krótkim czasie 2 tygodni uczą się występów. Oczywiście. Będą występy o godzinie 15:00, wszyscy rodzice są zaproszeni. Kiedy
to dofinansowanie przyszło do nas, ta cała dotacja. Zwracaliśmy rodzicom $300 od dziecka, czyli totalny koszt wakacji dwutygodniowych to jest $450 na 2 tygodnie. I to jest 5 dni w tygodniu? 5 dni w tygodniu od godziny 9 rano do godziny 17. No to rzeczywiście dziecka nie ma w domu. Z pełnym wyżywieniem. O, to, no dlatego, to... że Edis, tak jak na pewno już pan zauważył tu panią, przywozi nam śniadanie, drugie śniadanie, jest obiad i do tego jeszcze mamy po południu przegryzki. Pani Teresa, to proszę powiedzieć, komu trzeba dziękować właśnie, bo wiem, że też są ochotnicy, ludzie, którzy pewno wspierają. Przede wszystkim my dziękujemy rodzicom za zaufanie, prawda? Dlatego, że widzę, że rodzice wracają do nas. Dziękujemy gospodarzom Centrum Kultury Jana Pawła II za to, że tak tutaj nas obsługują i są bardzo chętni do pomocy. Dziękujemy Ministerstwu Edukacji, naszemu można powiedzieć, ile tych pieniędzy jest? Jaki to jest grant? Ten grant dokładnie nie mogę panu powiedzieć, ale pokrywa częściowo właśnie nasze zapotrzebowanie na półkolonie. Dokładnie nie mogę powiedzieć. To jest drugi raz? To już drugi raz, tak. Czyli można mieć nadzieję, że to będzie takie cykliczne dofinansowanie? Mamy nadzieję. Mamy nadzieję. Spotykamy się z panem ministrem w piątek i myślę, że jak pan minister zobaczy to, co robimy tutaj, prawda, to na pewno to dofinansowanie dostaniemy na następne roki. Taką mamy nadzieję. Dzisiaj malowaliśmy drzewa, jak można zobaczyć tu. Aha. No i teraz dzieci jedzą. Aha. Miam, no widzisz, tak? Miam. A ty jesteś tutaj pierwszy raz, drugi raz, jak to jest? Trzeci już. I'm cool. No tak? I podoba ci się? Tak. Tak? A co najbardziej? Gry. Jakie? Piłka nożna na dworzu, gry planszowe i ping-pong. Ping-pong też? W domu grasz ping-ponga, czy nie? Nie, gram tenisa. O, tenisa ziemnego takiego? Mm-hmm. Tak? O. To powiedz, jak masz na imię jeszcze? Kornel. A ty, który się kryjesz? Tak? A który raz jesteś tutaj? Trzeci. I też trzeci, tak jak Kornel? Tak? Co ci się najbardziej podoba? Gry. Które? Piłka i... A chodzisz do polskiej szkoły? Nie. Nie. To skąd znasz język polski? Co? Dlaczego mówisz po polsku? Skąd znasz polski? Od domu. W domu, tak? W domu się mówi po polsku. Jak masz na imię? Łukasz. A ty? Dawid. Tak? I który to jest raz dla ciebie? Drugi. Tak? I co się najbardziej podoba? Dlaczego przyszedłeś znowu? Gry, tak? Gry z kolegami, jak to jest? Ping-pong, piłka nożna. Piłka nożna, to jest najlepsze, tak? No, rozumiem. No to cóż, to... A chodzisz do polskiej szkoły, czy nie? Tak, chodzisz, ale do której? St. Pio. W tej sali jest najstarsza grupa naszych półkolonii, wakacje po polsku. Już trzeci raz organizujemy. Tak jak widać, dzieci mają świetne warunki, bo oprócz zajęć różnorodnych, manualnych, również zajęcia językowe, czyli śpiewanie, głównie, bo tak się uczymy przez zabawę. Również mamy różnorodne filmy, powiedzmy był film o mapie Polski, później dzieci rysowały, malowały mapę Polski, a dzisiaj pada deszcz. Więc dzieci się nudzą, była taka piosenka. Nie, nasze dzieci się nie nudzą. Przed chwilą malowały drzewka. Mamy takie specjalne drzewka, które będą kryształy na nich rosły, więc każdy robimy swój las. Woda to życie. To są takie specjalne z National Geographic. Kupujemy nie tylko w sklepach, które są bardzo tanie, kupujemy rzeczy też wartościowe, rzeczy edukacyjne. Dzieci pomalowały, teraz mają drugie śniadanie, bo karmimy także dzieci, więc no, jest to ci z Państwa, którzy już oglądali nas dwa poprzednie lata,
Większość od razu zapisuje dzieci, chce zapisać na drugi rok. Myślę, że wszystkim się podoba. My stajemy dosłownie, jeśli nie na rzęsach, to na głowie, żeby dzieci nie nudziły się i coś z tego wyniosły. Składamy tutaj swoje imię. To dzieci robią, tak? Takie rzeczy dzieci robią. To jest akurat, tak jak widać, smok wawelski. Ale mamy też syrenkę i Neptuna, bo idziemy wzdłuż Wisły. To jest taki smok, który zjadł tam kogoś w czapce krakowskiej. Nie, nie. On jest po prostu smokiem krakowskim. Czy dzieci w większości są ze szkół polonijnych? W większości tak. Większości. Czy są dzieci z małżeństw mieszanych? Tak, oczywiście. Mamy dzieci, które nie mówią. Nie mówią po polsku, ale chętnie przychodzą tutaj i zapoznają i poznają język polski. To są głównie babcie, które bardzo starały się, prawda, żeby wnuczki... Babcie wypychają wnuczęta. Rodzice są bardzo zgodni, bardzo są zadowoleni. No i bardzo się cieszymy, kiedy usłyszymy do widzenia, dzień dobry po polsku, takie podstawowe zwroty grzecznościowe i dzieci bardzo chętnie bawią się i łatwo weszły w grupy, które są. Czyli znajomość języka polskiego nie jest warunkiem, żeby tutaj uczestniczyć. Wstępna to była bardzo ważna, ale kiedy zauważyliśmy, że te wstępna zapisy, nasze założenie było takie, że to ma być doskonalenie języka polskiego, czyli rozwijanie języka polskiego i robimy to. Ale w tym momencie, kiedy zauważyliśmy, że są też inni chętni, prawda, z rodzin mieszanych, czy też dzieci słabo znają język polski, postanowiłyśmy z koleżankami, że tak, będziemy akceptować te dzieci i będziemy je wciągać w naszą kulturę i nasze obyczaje polskie i język polski. Cóż, to mnie pozostaje tylko gratulować. No i jakby pani tak podsumowywała, to co w tym roku było takiego szczególnego w tych wakacjach po polsku? Ja myślę, że każdy dzień był szczególny. W każdym dniu się coś działo i ja uważam, że gdybym miała wybrać, to niewiele rzeczy bym zmieniła na następny rok. Cieszę się, że na razie to wszystko przebiega sprawnie i według planu, więc co szczególnego? Myślę, że nasze pani, które wspaniale sobie wybrały grupy tematyczne do swoich zajęć i te zajęcia pięknie kontynuują. I wie pan, najbardziej co mnie bardzo cieszy, jak dzieci podchodzą do nas i mówią: dziękujemy bardzo za zorganizowanie takiego wypoczynku dla nas. Cieszymy się. Wczoraj jeden chłopiec przyszedł i mówi: dziękuję za zaproszenie Ice Truck, bo mieliśmy właśnie też i lody sprzedawane, prawda, z samochodu. Także dzieci bardzo się cieszą, dziękują, są uśmiechnięte i bardzo chętnie przychodzą codziennie. No a najważniejsze, że nie siedzą przed komputerami, smartfonami. Absolutnie, tak. Tylko są razem. No było to jedno z założeń, prawda, naszego wypoczynku tutaj. I dzisiaj tematem jest Toruń. O. I dzieci tutaj ozdabiają słońca. Wcześniej zrobił o pokaże morze. Tomasz wykonał. Ziemię. Rozmawiamy właśnie o Mikołaju Koperniku. Codziennie takie zajęcia, czy jak to jest? Czy to są wyjątkowe dzisiaj? Nie, no codziennie. Od początku po kolonii codziennie wędrujemy przez 5 miast. Pracuję na co dzień w polskiej szkole PIO. O, czyli w tej tutaj niedaleko, tak, nieopodal stąd. Kopernika. Tak. I jakie dzieci tam pani uczy? Zazwyczaj mam klasę SK, 5-latki, 6-latki. Tutaj też te same dzieci? Mamy w podobnym wieku, aczkolwiek za to, że są z rodzeństwem, mamy grupę wiekową od 5 do 7. Po to, żeby można żeby było żeby nie rozłączać rodzeństwa, prawda? I w tym roku właśnie wyszliśmy z takim pomysłem realizacji 5 podstawowych, najważniejszych polskich miast, czyli Zakopane, Kraków, Warszawa, Gdańsk i Toruń. I w związku z tym na każdy dzień mamy przygotowane inne zajęcia, prace plastyczne. Dzieci uczą się o mieście, uczymy się piosenki również, która nawiązuje do tematu. I dodatkowo mamy wystawione właśnie na wystawie wszystkie miasta zdjęcia. Dzieci chętnie to robią? Bardzo, bo dużo się uczą. Większość z nich była w tych miastach. Warszawa jest wiadomo najbardziej znana,
ale zawsze nawiązuje do wątku też historycznego miasta. Także na przykład Planety było nowością dzisiaj dla wielu dzieci i bardzo to lubią. Planety, bo Toruń, bo Kopernik. Tak. Także mamy również pierniczki, oryginalne toruńskie pierniczki. Skąd takie rzeczy, skąd te pomoce? To pani sama wszystko wymyśliła? Przygotowałam to w ciągu lata. Bo po prostu każda klasa musi wybrać jakąś piosenkę przewodnią i nasza piosenka pokrywa 5 miast i chciałam do każdego miasta nawiązać, jak już pracujemy i uczymy się piosenki. Także zrobiliśmy wszystko tematycznie do piosenki. Które to wakacje po polsku dla pani są? To są dla mnie pierwsze wakacje po polsku. Czyli w tym roku pani zaczęła? Podoba się? Tak, jak najbardziej. Bardzo ruchliwie, dzieci są energiczne. Mhm. Zawsze coś nowego. Ja lubię z dziećmi pracować, także tu można się spełnić. Pomysły wszystkie wykorzystać. Czy wszystkie dzieci mówią po polsku? Czy... Nie. Nie i też dużo jest takich, których nie rozumie. Mhm. Więc to czasami jest wyzwanie w pierwszym tygodniu. Ale powoli sobie radzimy, każemy powtarzać, tym bardziej, że mamy zorganizowany taki dzień graficznie, wiedzą rutynę, to jest o tyle łatwiej. Mhm. I uczymy, powtarzamy. Mhm. Zachęcamy. Tak, po tych dwóch tygodniach już może tak, będą gotowe do polskiej szkoły. Miejmy nadzieję i na pewno będą znali polskie piosenki, prawda? Ale jeden od drugiego się uczy, także to też pomaga, bo po prostu już widzą, że inne dzieci mówią po polsku i to jest takie też, prawda? Zachęcające dla nich, że mogą, bo powtarzają po nich. Bardzo dziękuję i gratuluję. Dziękuję. Różowe, różowe, czerwone, różne kolory. Patrzymy. Takie wyższe, dobrze? Dobrze. I teraz idziemy z kolorem. Teraz z kolorami. Piotruś, bierzesz jeden kolor i pochodzisz z nimi. Proszę powiedzieć, co tutaj się dzieje. Tutaj się dzieje, proszę zobaczyć. Wakacyjna przygoda z Misiem i Margolcią. Czyli tak, wszystkie piosenki jakie są, co śpiewa Misiu i Margolcia, a Margolcia to jest lalka. Słuchamy, uczymy się ich śpiewać i po prostu poznajemy świat razem z Misiem i Margolcią. Ile lat mają dzieci? Dzieci mają 4 i 5 lat. Czyli... Przepraszam, pomalowałam się. 4 i 5 lat. No większość chodzi do polskiej szkoły. Pięknie mówią po polsku. O to chciałem zapytać, tak, czy mówią po polsku? Wszystkie rozumieją. To jest bardzo dużo, bardzo ważne, żeby rozumiały. Chociaż rozumiały i mówią też bardzo ładnie, naprawdę. Także my nie musimy w ogóle używać języka angielskiego do tych dzieci. I wszystko rozumieją, wszystkie instrukcje, tak, co tak, trzeba zrobić. Ale jak nawet coś tam nie rozumieją, to się domyślają. A są jakieś dzieci, które nie mówią, czy u nas wszystkie nie mówią? U nas wszystkie mówią. Czyli grupie, wszystkie są w polskich grupie rodzin, są jakieś rozmieszane? Tak, że tak. I właśnie teraz poznaliśmy, jakie są kwiaty, rosną na polskiej łące, więc dzieci będą teraz malować polskie kwiaty, czyli bławatki, maki, stokrotki, po prostu polska łąka. Więc tutaj na tych, takie obrazy później może będą wisieć u nich w tych, w domu. Takie pamiątki. Jak się zmieniają zajęcia w tygodniu, bo to są 2 tygodnie, więc to... 2 tygodnie, w piątek kończymy. Piątek, ten tak, piątek się kończy, ale chciałem zapytać, czy co, jutro też będą malować kwiatki? Co nie, będą coś innego robić. Tutaj, tutaj w torbie mają już swoje rzeczy, tutaj schowane, co robiły, prawda? Więc teraz pokażę. Więc tak, robiły... Robiły różne rzeczy, proszę zobaczyć, autko robiły, robiły domek dla piesków, dla tych, dla ptaszków, robiły łódkę pływającą, nawet próbowały, czy pływa, tak, pływa, bo jest na korkach jest zrobiona, tak, to jest domek, tutaj mamy właśnie, co my tutaj mamy? To mamy wszystko, o czym rozmawialiśmy, tak? Więc Polska, o Polsce, o polskiej łące, kwiaty. Tutaj są zioła, które znaleźliśmy w parku, też takie. Mamy serduszko, no bo wszyscy tu jesteśmy razem, lubimy się, szanujemy, wspólnie wspieramy. I mamy kwiaty, po prostu letnie kwiaty, słoneczniki. I te wszystkie te. Także to są takie. Tu jest domek, ale mi się roz tego. Gdzieś tutaj mi się pogubiły daszek, ale takie domki też kolorowały, składaliśmy. Proszę powiedzieć, które to są wakacje dla pani? Moje trzecie i w ogóle są trzecie. Czyli od początku. Czyli za każdym razem jestem. Pani już była podczas tych pierwszych, tak? Tak, podczas tak. Co jest pięknego w tych.
tej pracy tutaj? To, że jest, no, jest wspaniała organizacja przede wszystkim. Nasza, że my po prostu nie musimy się o nic martwić, wszystko mamy. Mamy piękną salę, ochładzaną, mamy kącik zabawowy dla dzieci. Także dzieci się bawią, odpoczywają, leżą na tym dywaniku, na swoich poduszeczkach, na swoich kocykach. Mogą odpoczywać, mogą nawet usnąć sobie na 15 minut, żeby odpocząć, tak. No tak, bo to jest mamy park ten różańcowy, tam chodzimy, tam zajęcia prowadzimy z dziećmi. Czyli jest też kawałek zieleni? Gdzie... Jest kawałek zieleni, chodzimy wokół kościoła, odwiedzamy wszystkie... Oglądamy, mówimy na temat wszystkich tych, które są tam pomniki, także dzieci wiedzą, kto to jest Jan Paweł II. Wstąpiliśmy oczywiście do kościoła, też pomodlić się i odwiedzamy kapliczkę w ogrodzie różańcowym też, bo tam i bardzo dużo jest gier i zabaw. Czyli po prostu zajęć. Polska kultura od A Polska do Z. Polska kultura, tak. I o Polsce oczywiście tu jest mapa Polski, taka dla dzieci specjalnie przygotowana, która obrazuje, gdzie są góry, gdzie jest morze, także dzieci to już po prostu utrwalają sobie to, co w polskiej szkole się nauczyły albo się dopiero nauczą, bo dwoje dzieci jest, które dopiero pójdą do najmłodszej grupy przedszkolnej w polskiej szkole, także jeszcze nie były. Ja dziękuję bardzo. Dziękuję również.